Zeyer zmaga się z poczuciem winy i bezsilności. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pozbyć się Yamana, ale on znów się wymknął. Nienawiść Zeyer do Yamana jest tak silna, że jest gotowa na wszystko, aby wyrzucić go z ich życia z Yusufem. Dowiedz się, co wydarzy się w odcinku 307 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu czwartek 4 lipca 2024 roku na TVP1. W odcinku 306 tureckiego serialu Dziedzictwo, Zeyer uważa, że postąpiła słusznie, ponieważ Yaman zabił jej siostrę, a ona zadbała o to, by został ukarany. Zeyer idzie pożegnać się z Yamanem w areszcie. Co powiedzą sobie nawzajem? Yusuf bardzo tęskni za wujkiem. Co myśli o tym Zeyer? W skrócie, co się wydarzy w odcinku 307 tureckiego serialu Dziedzictwo? Zeyer jest w szoku po powrocie Yamana, Yaman jest zdeterminowany, aby udowodnić swoją niewinność. Zeyer jest przepełniona nienawiścią i postanawia walczyć z Yamanem, Cicek dowiaduje się prawdy i natychmiast informuje Zuhal, że to jej siostra zabiła Kevser. Akcja kontynuuje od poprzedniego odcinka. Zeyer chodzi tam i z powrotem w swoim pokoju, łamiąc palce, próbując przekonać samą siebie, że postąpiła słusznie. Wysłałam go tam, gdzie jego miejsce. Dziś jest dzień, w którym moje modlitwy zostały wysłuchane. Od dzisiaj znów mogę spokojnie oddychać. Postąpiłam słusznie. Słusznie. Zabił moją siostrę, a ja zadbałam o to, by został aresztowany. Dziś powinnam świętować, myśli Zeyer, patrząc w lustro. Jego dwulicowość, kłamstwa, hipokryzja wpłynęły na wszystkich. Nawet jeśli go nie ma, nic się nie zmieni. Ale uda mi się wyrwać go z naszego życia, tak jak udało mi się wyrzucić go z rezydencji. Wkrótce opowiem Yusufowi, że jego wujek nie będzie już z nami. Wtedy całkowicie wyjdzie z naszego życia. Zeyer ponownie ogarnia niepokój, Ali dzieli się z Duygu, że dziewczyna, z którą miał się ożenić, została zastrzelona 11 kulami przez swojego brata i zmarła w jego ramionach. Tak Ali stracił kobietę, którą kochał, jak? Dlaczego brat miałby ją zabić? Nie rozumie Duygu. Chciał ją zmusić do małżeństwa. Uciekła, a on ruszył za nią. Doskonale cię rozumiem, komisarz Duygu. Wiem, jak to jest bać się o ukochaną osobę. Wtedy. Nie wiedziałem, co robić. Czasem nie można rezygnować z wyciągniętej ręki, która chce ci pomóc. Jestem zasmucona twoją historią, ale jeszcze nie upadłam i nie potrzebuję niczyjej pomocy, ani współczucia. Odpowiada Duygu i odchodzi. Duygu wraca do domu, a bransoletka Yasemin wypada z jej kieszeni. Matka znajduje ją i natychmiast pyta Duygu, skąd ją ma, z nadzieją w głosie pytając, czy znalazła Yasemin, ponieważ ona nigdy by jej nie zdjęła, nawet umierając. Duygu mówi matce, że Yasemin żyje, że znalazła bransoletkę u innej dziewczyny, ale jest pewna, że Yasemin jest gdzieś blisko i ta bransoletka jest tego znakiem.
Zgubiłaś ją, znajdziesz ją i przyprowadzisz do mnie. Krzyczy matka Duygu, akcja przeskakuje do wieczora. Ktoś otwiera drzwi rezydencji, widzimy jego cień, idzie w stronę domu, kroki odbijają się echem w cichej nocy. Nie ma wątpliwości, że to Yaman, akcja przenosi się do pokoju Zeyer, która nadal niespokojnie chodzi tam i z powrotem, a potem siada, próbując się uspokoić czytając książkę. Ale gdy zdaje sobie sprawę, że nie może się skupić, odkłada książkę. Wtedy drzwi się otwierają, a do niej wchodzi Yusuf. Dlaczego nie śpisz, kochanie? Wyspałem się, będę czekał na wujka, a potem się z nim pobawię. Dlaczego wujek jeszcze nie wrócił? W tym momencie drzwi wejściowe domu się otwierają. Yaman pewnym krokiem wchodzi na schody, akcja wraca do Zeyer i Yusufa, może ma pracę? Yusuf nadal pyta ciotkę. Jesteście pokłóceni, dlatego nie wiesz, gdzie jest, dlatego pójdę zapytać wuja Cenjaiza. Zeyer zatrzymuje swojego siostrzeńca mówiąc, nie musisz pytać na próżno, dlaczego? Co się stało, ciociu? Chcesz mi coś powiedzieć? Tak, kochanie, muszę ci coś powiedzieć, co? Twój wujek? Zeyer słyszy kroki w salonie. Ciociu, co chcesz mi powiedzieć? W tym momencie Yaman wchodzi do pokoju Zeyer, ty. Zeyer jest zszokowana, widząc Yamana. Wujek, wujek wrócił, krzyczy radośnie Yusuf i biegnie do wujka, Yaman bierze Yusufa na ręce i mówi, jestem tutaj, dzielny chłopcze. Wróciłem. Dlaczego tak długo się spóźniałeś? Pyta Yusuf, miałem pracę, ale potem pojawiły się pewne trudności. Ale rozwiązałem wszystko, wyjaśnia Yaman, patrząc Zeyer w oczy. A ja bałem się, że nie wrócisz, dlatego poszedłem zapytać ciocię, nie musisz się bać, bo cokolwiek stanie mi na drodze, zawsze wrócę do ciebie. Oświadcza Yaman, ponownie spoglądając na Zeyer. Zeyer, płacząc z bezsilności, wychodzi z pokoju, nie mogę tu zostać. Nie mogę, mówi Zeyer, wychodząc z rezydencji. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Zrobiłam wszystko, żeby się nie wymknął. Powtarza Zeyer. W tym momencie podjeżdża samochód Firata. Wysiada i mówi, że zrobił wszystko, co w jego mocy. Obiecałeś mi, że tym razem się nie wymknie. Płacze Zeyer. Firat prosi ją, aby się uspokoiła. Firat, nie mogę trzymać Yusufa z dala od niego, nie mogę spełnić obietnicy, którą złożyłam siostrze. Wszystko minie, siostro. Próbuje ją uspokoić Firat, jak to minie? Strzeliłam do niego, uciekłam. Nic się nie stało. Wróciłam, walczyłam, zastawiłam na niego pułapkę, znów nic się nie udało. Co jeszcze muszę zrobić? Znowu przegrałam, a on nie może ponieść kary za to, co zrobił mojej siostrze. Zeyer pyta Firata, jak to się stało, że Yaman znów się wymknął. W
Firat wyjaśnia jej, że Yaman przedstawił dowody, że podpalił ciężarówkę z bronią, kiedy ich wtedy znalazł z Yusufem. W ten sposób Yaman udowodnił, że nie ma nic wspólnego z przemytem broni, wręcz przeciwnie, Yaman zrobił to wszystko, aby ich uratować. Firat prosi Zeyer, aby jeszcze trochę wytrzymała, znajdą znowu coś, czego się chwycą i wsadzą Yamana tam, gdzie jego miejsce. Nie wiem, Firat, co zrobić, żeby oddzielić Yusufa od zabójcy jego matki? Tym razem tak upadłam, Firat, że nie wiem, jak wstanę i czego się chwycę? Nie wiem nawet, jak teraz wrócić do rezydencji. Nic mi nie zostało, ani siły, ani cierpliwości. Ale dopóki Yusuf jest tam, nie mam gdzie pójść. Jestem zmuszona. Zeyer, płacząc, wraca do rezydencji, tymczasem Nedim dzwoni do Yamana, aby poinformować go, że znaleźli adres lekarki, która sfałszowała raport o śmierci Kevzer. Yaman chce natychmiast udać się do niej, ale Nedim mówi mu, że kobieta jest na urlopie i wróci jutro. Yaman ma nadzieję, że jutro prawda wyjdzie na jaw. Yaman wychodzi na zewnątrz i widzi Zeyer siedzącą w ogrodzie. Wiem, że mnie nienawidzisz i nie możesz się ode mnie uwolnić. Ale jutro udowodnię ci, że jestem niewinny. Trzymaj się, myśli Yaman, patrząc na nią. Z żalu, że zabójca jej siostry jest w domu i jest blisko Yusufa, Zeyer spędza całą noc na zewnątrz, nie mogąc zmrużyć oka. Rano, kiedy Yaman się do niej zbliża, Zeyer, wściekła, mówi mu, że wcale nie żałuje tego, co zrobiła, i jeśli będzie miała okazję, zrobi to ponownie, ponieważ zabójca jej siostry nie ma miejsca w jej życiu ani w życiu Yusufa. Przysięga, że do końca życia będzie z nim walczyć, aby go wyrzucić z ich życia, nie walczę z tobą. Odpowiada Yaman. Co myślisz, że się wymknąłeś, że nie pozwolę cię więcej aresztować? Może mój plan się nie powiódł, ale znajdę sposób, żeby cię wyrzucić z naszego życia. Nie boję się ciebie, powinieneś to już zrozumieć. Mówi Zeyer i wraca do domu. Nie mam nic do stracenia. Czas jest ograniczony. Będę walczyć do końca, myśli Zeyer, wchodząc po schodach. Wchodzi do gabinetu Yamana i zaczyna przeszukiwać dokumenty na biurku, myśląc, że nie będzie działać w ukryciu, ale będzie walczyć otwarcie i zniszczy go na jej oczach. Yaman wchodzi do gabinetu, a Zeyer mówi mu, że odkryje wszystkie jego brudne sprawy i wtedy nie będzie mógł spokojnie na nią patrzeć. Nie ma tu nic w tych dokumentach, ale nawet gdyby było, nie powstrzymałbym cię. Masz prawo być zła, jeszcze trochę, wkrótce wszystko się skończy. Trzymaj się, myśli Yaman. Zeyer bierze kilka teczek z biurka i wychodzi. Ginger spotyka ją, chce jej coś powiedzieć, ale ona go ignoruje. Ginger idzie do Yamana, rozmawiają o tym, co się dzieje. Cicek podsłuchuje ich i dowiaduje się, dlaczego Zeyer jest wściekła na Yamana. Idzie natychmiast do Zuhal i mówi jej, co się dowiedziała, że Yaman wziął winę za śmierć Kevzer na siebie, aby chronić swojego brata, ale Zia nie zabił Kevzer.
Czy to nie był nieszczęśliwy wypadek? Kto więc zabił Kewzer? Pyta Zuhal, twoja siostra. Odpowiada Cicek. Jak zareaguje Zuhal na odkrycie Cicek, czy Yamanowi uda się udowodnić swoją niewinność? Co stanie się z Zeyer? Czy uda jej się przezwyciężyć swoją nienawiść, jak Yusuf poradzi sobie z tym całym dramatem? Dziedzictwo odcinek 308. Ali zostaje postrzelony. Kto do tego doprowadził? Dziedzictwo odcinek 308. Streszczenie. Zuhal ostrzega lekarkę, która znika zanim ludziom Yamana udaje się do niej dotrzeć. Zeyer jest gotowa na wszystko, byle wtrącić Yamana do więzienia. Dostarcza fratowi kolejne dokumenty w nadziei, że uda się w nich znaleźć coś przeciwko niemu. Poszukiwania Yasemin coraz bardziej zbliżają do siebie Alego i Duygu. Razem ruszają w pościg za dealerem, podczas którego Ali zostaje postrzelony. Duygu bardzo się o niego boi. Zeyer jest bliska załamania. Wpada w histerię i Yaman zmuszony jest zamknąć się z nią w pokoju, żeby się uspokoiła.